Cześć, siemanko, z tej strony Ewu. Mam dzisiaj dla was kolejny odcinek z poradnika, jak być milionerem w Robloxie. Teraz tak, to jest oczywiście seria, w której mówię, jak mieć Robuxy za friko. Dobra, to jest ostatni odcinek, gdyby co. Dobra, klikacie to, ja mam 0 Robuxów, gdyby coś. Więc klikacie i tu macie takie coś jak bój Robux. Klikacie to. Potem otwiera wam się taka stronka, jak to. No, możecie mieć od 400 do 22, możecie mieć tak, 400, od 400 robuxów do 22 tysięcy robuxów, więcej. Możecie, no właśnie tak jak przed tym powiedziałem, to wszystko możecie sobie na przykład wziąć. Na przykład największą ilość, nie wiem, na przykład musicie 22 500 brać, nie wiem, nieskończoność razy. No ja w tym przypadku, nie wiem, wystarczy mi 400, bo ja chcę tylko kupić sobie Bloxburga. To mi wystarczy. Teraz tak, to jest, tutaj pisze, że za pieniądze, ale nie. Wybieramy sobie Roblox, Redeem Roblox Card. Tutaj klikamy prawym przyciskiem myszy i zbadaj element. I tutaj mamy takie coś. Klikamy na to prawym przyciskiem myszy i klikamy Edit as HTML. I jak to klikniemy, to tutaj musimy wszystko zaznaczyć i usunąć i wkleić to co. I musicie wkleić to coś, co będzie w opisie. Potem zamykamy tym krzyżykiem tu. I potem tutaj, o nie, zniknęło. Na dole patrzymy, a tutaj pojawia się człowieczek i klikamy Edit Account Save. I tutaj możemy sobie klikać dowolność Robuxów. I potem to nam się zapisuje, więc to było na tyle. Trzymajcie się, do następnego odcinka. No i cześć. Aha, gdybyście czegoś nie zrozumieli, po prostu to musi dojść do 100. I tutaj możecie sobie klikać Get Robux i tak dalej, bo jak na przykład włączycie to saving, ale będziecie mieli 0 Robuxów, to te Robuxy wam się nie zapiszą. Bo musicie kliknąć Get Robux i na przykład teraz mam 400 Robuxów pokazane. I tu potem jak to dojdzie do stówki, to będziecie mieli to 400 Robuxów. Więc to by było na tyle. Przypominam wam, że wszystkie informacje znajdziecie w opisie. No i co? Trzymajcie się do następnego odcinka. No i cześć.